Tadeusz Borowski, opowiadania. Tadeusz Borowski urodził się w roku 1922 w Żytomierzu, wówczas mieście polskim, dziś pozostającym w granicach Ukrainy. W swoim zbyt krótkim życiu doznał wielu tragedii i nieszczęść. Kiedy mały Tadeusz miał zaledwie 4 lata, jego ojciec Stanisław został aresztowany i zesłany jako więzień polityczny na ciężkie roboty przy budowie kanału bałtycko-białomorskiego w Związku Radzieckim. Niedługo potem na Sybir deportowano również matkę Tadeusza. Chłopiec wraz ze starszym bratem został w Polsce i trafił pod opiekę ciotki. Kiedy rodzice powrócili ze zsyłki w pierwszej połowie lat 30. XX wieku, cała rodzina zamieszkała w Warszawie. Tadeusz Borowski uczył się w gimnazjum imienia Tadeusza Czackiego. Maturę uzyskał już w czasie wojny w ramach podziemnego nauczania. Później w tej samej formule odbywał tajne spotkania Uniwersytetu Warszawskiego. Na tych zajęciach poznał Marię Rundo, swoją przyszłą żonę oraz pierwowzór postaci Marii z opowiadania pod tytułem Pożegnanie z Marią. W trakcie wojny Borowski pracował na warszawskiej Pradze w prywatnym przedsiębiorstwie budowlanym jako magazynier. W tym czasie obracał się w lewicowym środowisku związanym z warszawskim czasopismem kulturalnym Droga. W 1943 roku został aresztowany i zamknięty na Pawiaku w niemieckim więzieniu politycznym, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym został wyznaczony do pracy jako sanitariusz. Jednocześnie w obozie kobiecym Birkenau była więziona narzeczona Tadeusza, Maria Rundo, do której regularnie pisał listy. Ich treść wykorzystał później w opowiadaniu pod tytułem U nas w Auschwitzu. W 1944 roku Borowskiego przetransportowano do Dachau, pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego nieopodal Monachium. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów w kwietniu 1945 roku Tadeusz Borowski zaangażował się w działalność organizacji pomagającej w poszukiwaniu bliskich wśród osób wyzwolonych. Jednocześnie przez cały czas poszukiwał informacji o ukochanej Marii. Oboje powrócili do Warszawy rok później i niedługo potem się pobrali. W 1951 roku doczekali się córeczki Małgorzaty. Niestety Borowski zmarł przedwcześnie, kilka dni po jej narodzinach, w wyniku zatrucia gazem. Miał 29 lat. Pod koniec życia pisarz brał czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym oraz udzielał się w środowisku komunistycznym. Od roku 1948 był oficjalnym członkiem PZPR. Z tego powodu musiał później poddać się autokrytyce i zrzec się własnej twórczości. Negował obyczajowość kapitalistycznego Zachodu, Kościół oraz kulturę katolicką. Jego stanowisko wobec polityki radzieckiej dziwiło i intrygowało ze względu na jego przeżycia z wczesnego dzieciństwa, takie jak przymieranie głodem w wyniku kolektywizacyjnej polityki Stalina. Śmierć Borowskiego była prawdopodobnie aktem samobójczym. Wskazuje się, że pisarz cierpiał z powodu wyrzutów sumienia związanych z rozczarowaniem komunizmem, który początkowo z wielkim optymizmem wspierał. W dorobku Tadeusza Borowskiego na pierwszy plan wysuwają się opowiadania przedstawiające rzeczywistość obozu koncentracyjnego. Wiele osób po zapoznaniu się z tą kontrowersyjną twórczością utożsamiało pisarza z przedstawionymi w niej postawami, przez co trafił on przed sąd koleżeński. Świadkowie zgodnie potwierdzili jednak, że Tadeusz Borowski był niezwykle szlachetnym i prawym człowiekiem. Oprócz opowiadań, w literackiej twórczości Borowskiego można wymienić liczne wiersze, a także kolędy, pisane również podczas pobytu w obozie. Ze względu na tragiczne okoliczności swojej śmierci, Tadeusz Borowski jest uważany za jedną z pierwszych ofiar powojennego systemu komunistycznego.